podziękowania przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radzyminie, panu Zbigniewowi Jabłońskiemu, radnym gminy Radzymin, burmistrzowi Radzymina, panu Krzysztofowi Hacińskiemu. Poza tym w organizacji dzisiejszego spotkania brało udział Koło Seniorów w Załubicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Załubicach, Klub Sportowy Żądza w Załubicach, Sołtysi Parafii w Załubicach, Radzymiński Ośrodek Kultury i Serca pełnym gazem. Kip-kurawi, i głośno! Na powitanie wszyscy raz. Spieszamy naszym pociągiem! Przyspieszamy! Robimy ten rilo! I wjeżdżamy do tunelu! Niziutko, niziutko! I wjeżdżamy do tunelu! Niziutko, niziutko! Uwaga na głowę! Staramy się! Zagościli u nas znakomici goście, których bardzo serdecznie chciałem przywitać. Pana posła na Sejm Jacka Sasina. Prosimy bardzo. Naszym gościem jest sąsiad powiatu legionowskiego, były starosta, obecnie minister administracji i cyfryzacji Jan Grabiec. Serdecznie cię, Janku, zapraszam. Bardzo serdecznie chciałem przywitać wicestarostę powiatu wołomińskiego, kolegę Adama Łosana. Zapraszamy bardzo. Zarazem przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, Zbigniewa Jabłońskiego. Zapraszamy. Serdecznie witam Martę Reichert, członka zarządu powiatu wołomińskiego. Zapraszamy. Z nami jest wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Halina Bonecka. Prosimy. Szanowni Państwo, z nami jest Krzysztof Dobrzyniecki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie. Zapraszamy. Serdecznie zapraszam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Radzyminie, Elżbietę Wołynko. Serdecznie zapraszam radnego z naszej miejscowości, Wojciecha Rybarczyka. Wśród gości zaprzyjaźnionych jest Robert Korzeniewski, najmłodszy wójt na Mazowszu, Dąbrówka. Zapraszamy. Zapraszamy radnego Rady Powiatu, Pawła Dąbrowskiego. Chcieliśmy wspólnie w imieniu całych mieszkańców, tu wszystkich obecnych, podziękować panu staroście za piękną drogę, długo oczekiwaną. Bardzo dziękujemy i proszę o uczynienie tego gestu w imieniu nas wszystkich tutaj. To ja bardzo dziękuję, to mnie zaskoczyło, ale to główną zasługę, oprócz zarządu starostwa, który tu jest reprezentowany, to ma tam stojący pan Andrzej Nocoń, który jest kierownikiem inwestycji i chciałbym, żeby się pokazał. Jako mieszkańcy honorowi z Załubic za to szosę, Andrzeju, przysponsorowaliśmy dla działu inwestycji i drogownictwa w Wołominie koparkę. Proszę bardzo ją przyjąć. I prosimy Krzysztofa Hacińskiego o zabranie głosu, naszego burmistrza. Ja chciałbym bardzo serdecznie powitać przede wszystkim mieszkańców, bo jest nas teraz tutaj więcej niż państwa po tej drugiej stronie. Tak przynajmniej to wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję Kołu Emerytów z Załubic, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. To jest ciężka, ciężka praca od wczoraj albo jeszcze wcześniej tak naprawdę. I tutaj ja jako burmistrz, przewodniczący rady,
Zbyszek Jabłoński. Gdzie jest Wojtek jeszcze? Jest Wojtek Rybarczyk. Chcielibyśmy symbolicznie podziękować, przekazując pamiątkową tablicę kołu i liczymy na to, że OSP Zaubice wyrazi zgodę na to, żeby ta tablica mogła tutaj zawisnąć, która będzie wszystkich informowała, że w sercu Zaubic bije nie tylko straż, ale także działają aktywnie emeryci. Także pani Bożenko, bardzo dziękuję za dzisiejszą imprezę. Szanowni Państwo, w imieniu własnym jako przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie oraz w imieniu Rady Miejskiej w Radzyminie bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym święcie, święcie ziemniaka. Jak widzicie, Szanowni Państwo, jak mamy tutaj znamienitych, wspaniałych gości. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że przyszła inwestycja pod tytułem drogi to jest tylko po prostu złożyć wniosek. Dzisiaj mamy zrobioną drogę, proszę bardzo, ile mamy ojców sukcesu. I o to nam chodzi. A my jako mieszkańcy, dla nas najważniejsze, żeby z tego korzystać, żeby nam się dobrze jeździło. Dziękuję bardzo. Ja zajmę Państwu minutę, nie dwie, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy. Są w naszym życiu w takie momenty, na które czekamy, które kochamy, kiedy możemy oderwać się od tego pędu dnia dzisiejszego, od pracy, od kłopotów, od troski, spotkać się razem w gronie znajomych, przyjaciół, sąsiadów i świętować i bawić się. I cieszę się, że dzisiaj mogę w takiej chwili być z Państwem. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Dziękuję tutaj na ręce pani przewodniczącej Koła Seniorów, wszystkim paniom, które tak znakomicie nas ugościły. Ja muszę powiedzieć, że takich placków ziemniaczanych nie pamiętam, kiedy jadłem, tak dobrych. Więc to też coś, co zapadnie mi głęboko w pamięć. Wspaniałe wyroby cukiernicze. Dowiedziałem się przy okazji, że Zaubice to potęga cukiernicza w Polsce. Te ciasta wędrują również za granicę. Gratuluję Państwu tych wspaniałych sukcesów, tych wspaniałych osiągnięć i życzę wszystkim nam, Państwu i nam tutaj zgromadzonym znakomitej zabawy. Bardzo dziękuję. I my dziękujemy, panie pośle. Przed Państwem minister administracji i cyfryzacji Jan Grabiec. Bardzo dziękuję, panie pośle, szanowni państwo. Rzeczywiście od jakiegoś czasu pełnię funkcję wiceministra administracji i cyfryzacji. Moją kompetencją, moim zadaniem jest współpraca z samorządami, ale tak naprawdę przez 17 lat pracowałem jako samorządowiec tutaj niedaleko po sąsiedzku w powiecie legionowskim. Jak mowa o drogach, to drogi dojazdowe od strony powiatu legionowskiego, od Nieporętu, to właśnie drogi powiatowe, które udało nam się w ostatnich latach przebudować. Mam nadzieję, że jak państwo tam jeżdżą, to dostrzegają tą różnicę. Popieramy siebie nawzajem jako samorządowcy. My wspieraliśmy budowę obwodnicy Marek, lokalni samorządowcy pomagali nam we wnioskowaniu o przebudowę 61, wyjazdu z Legionowa i na to już znalazły się pieniądze. Rzeczywiście te drogi są dla nas bardzo ważne, dzięki tym drogom lepiej się jeździ. Ja zajmuję się samorządem w rządzie, a nie drogami, ale jestem do Państwa dyspozycji. Wszystkie problemy, codzienne nasze problemy są na ogół problemami samorządowymi. Chętnie pomogę w ich rozwiązywaniu, a chcę powiedzieć, że wczoraj wspólnie z panem posłem byliśmy w Sejmie i została przyjęta przez Sejm bardzo ważna ustawa, ustawa o związkach metropolitalnych, czyli ustawa o tym, jak można lepiej zorganizować komunikację w aglomeracjach. Mają być na to dodatkowe pieniądze, mają być nowe mechanizmy współpracy między samorządami, tak żeby mieszkańcy nie byli dzieleni na lepszych, którzy są w strefie wspólnego biletu i tych, którzy muszą dokupywać dodatkowe bilety, żeby móc dojeżdżać do szkoły, do pracy, do centrum aglomeracji. Tak więc nawet parlamentowi czasem udaje się uchwalać dobre, ważne i potrzebne ustawy, chociaż na co dzień pan poseł mówi, że nie tak znowu rzadko, to prawda, ale ta ustawa jest szczególnie ważna dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, powiatu legionowskiego i tych powiatów podwarszawskich, żeby rzeczywiście ta komunikacja była dla wszystkich dostępna. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, życzę dzisiaj dobrej zabawy, placki są rzeczywiście znakomite. Życzę Państwu dobrej zabawy i dobrej pogody do samego wieczora. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Do nas przybyła przed chwileczką pani minister Bożena Żelazowska do spraw kombatantów i represjonowanych. Serdecznie, Bożenko, Cię witamy. Nie po raz pierwszy. I prosimy o słowo pana starostę Adama Łosana. Szanowni Państwo, dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Zaubic i mnie to bardzo cieszy, że Państwo to tak odbieracie, że one są coraz lepsze, więc ponieważ to nie jest pierwsze i nie ostatnie święto Państwa,
to w następnych latach rozumiem, że te drogi coraz będą lepsze i odcinkami będą doprowadzone do należytego porządku. A teraz dzisiaj cieszmy się po prostu z tego, że aura stała się łaskawa, słońce wychodzi, zabawa przed nami. Wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękujemy i proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo dzisiaj jest zabawa na wesoło, kilka słów jeszcze na zakończenie. Pani minister Bożena Żelazowska, prosimy bardzo. Tutaj panowie mówią, że tylko mogę mówić minutę, więc drodzy Państwo, cokolwiek się dzieje na terenie Załubic, Radzymina, powiatu wołomińskiego, nie może nas zabraknąć, dlatego też jak zawsze stawiamy się wszyscy tutaj obecni na scenie. Zazwyczaj spotykamy się na uroczystościach na terenie tego powiatu. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę miłej zabawy, cieszę się, że znowu możemy być tutaj z Państwem i wspólnie świętować kolejne Państwa plony, kolejne zbiory. Cieszę się, że pan Andrzej Siarna, jak zwykle po gospodarsku w Starych Załubicach, na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej, zaprasza gości. Minuta minęła, dziękuję, pozdrawiam, dobrej zabawy Państwu życzę. Mieszkamy bardzo często. Ziemniaki. Ziemniaki to po polsku, a często się mówi na, jak? Kartofle. Kartofle. A na Kaszubach jak się mówi na ziemniaki? Jak się mówi na ziemniaki? Bulwy. Prosi gabary, pasem ubiegłem. Nie za ty chcemy pijać, polityków nie omijać. Dbać o błędę w każdej scence, żeby morał był w piosence. Żeby w czasie przedstawienia za, a nie z łaski. Bo chociaż życie jest takie szare, ile wam czarne myśli szybko odgonią. Prosi kabaryt, was nie bugie. W przypadku, panie, ja swój honor mam. Ja od ślubu ani razu nie zwracał. To po co w ogóle pan brał te unijne pieniądze, co? Pytam się po co? Jak durna Unia dawała, to brał. Oni wszyscy brali. Ja tu nawet paru w agencji widział. Ale te pieniądze to miały być przeznaczone na rozwój wsi. No to też ja panu cały czas tłumaczę, że ja na ten cel je przeznaczył. A tak konkretnie to na co? No powiem panu, że najwięcej pieniądzów to ja wydał na produkcję biopaliw. Biopaliw pan? Tak mówi, jest, tak? Najwięcej pieniądzów. Proszę pana, ja się rozglądam, nie widzę tutaj żadnej instalacji. Nie widzi? Nie widzę. Nie widzi, a spojrzy się tam. Widzi tą, tam pod tą szopą, tą kanę z wężownicą? No widzę. A trochę mała ta instalacja. No może nie mała, panie, ale jaka ona jest wydajna. Cała wieś na tym.